Dzień dobry Państwu. Może ja przedstawię się na początek. Nazywam się Mariusz Jarosz. Od kilku lat pracuję w firmie Danfoss w dziale chłodnictwa i klimatyzacji jako inżynier wsparcia technicznego. Na co dzień współpracuję ściśle z naszymi partnerami, za pośrednictwem których sprzedajemy produkty Danfoss do chłodnictwa, czasami z instalatorami, projektantami urządzeń chłodniczych. Zajmuję się szeroko pojętym wsparciem technicznym z zakresu urządzeń do chłodnictwa i klimatyzacji oraz aplikacji, w jakich te urządzenia są stosowane. Cieszę się, że znaleźliście Państwo czas, aby wziąć udział w seminarium pod tytułem Możliwości i ograniczenia czynników chłodniczych A2 grupy klasy A2L i A3. Chciałbym również dodać, że to webinarium jest organizowane dzięki globalnej inicjatywie pod hasłem Tydzień Czynników Chłodniczych, w ramach której na całym świecie w tym tygodniu odbywają się różne aktywności związane z przybliżeniem tematyki czynników chłodniczych. Celem tej kampanii Refrigerant Week jest informacyjne wsparcie w dostosowaniu się do zmian w czynnikach chłodniczych. Pragnę również dodać, że w tym roku Tydzień Czynników Chłodniczych jest oficjalnym wydarzeniem partnerskim takiego wydarzenia Climate Week, które odbywa się w Nowym Jorku, również w tym tygodniu. To jest taki szczyt międzynarodowy, który napędza działania na rzecz klimatu. Jeszcze zanim rozpoczniemy, kilka takich praktycznych wskazówek dla Państwa. Webinarium, dźwięk jest z komputera. Żeby polepszyć jakby słyszalność, no zalecamy zastosowanie też zestawów słuchawkowych. Jesteście Państwo domyślnie wyciszeni. W przypadku pytań podczas prezentacji prosimy o wpisanie w odpowiednim polu, w panelu Go to Webinar, pytania. Tam znajdziecie Państwo odpowiednie pole. Paweł Rękawek, tutaj kolega, czeka na Państwa pytania i będzie starał się na bieżąco na nie odpowiadać. Ewentualnie odpowiemy na koniec prezentacji na te pytania. To webinarium będzie nagrane. Plik prezentacji, nagranie, również krótka ankieta zostaną Państwu udostępnione. Jeszcze powiem o tym kilka słów na koniec. Bardzo proszę sprawdzić sobie to miejsce, gdzie można zadawać pytania. Prawdopodobnie Paweł Rękawek już tam jakieś informacje do Państwa przesłał. Zaczynamy. Dzisiaj będziemy mówić o zastosowaniach czynników klasy A2L i A3. Jak Państwo wiecie, wszystkie te regulacje F-gazowe, które mają miejsce w Europie, jak również wszystkie regulacje związane, które mają miejsce na świecie, zmuszają nas do stosowania czynników palnych. Stąd prędzej czy później będziemy musieli z tymi czynnikami się jakby zaprzyjaźnić i je poznać. Stąd właśnie to dzisiejsze
webinarium. Zaczniemy od omówienia głównych czynników chłodniczych, jakie w tej chwili są dostępne i ich klasyfikacje. Następnie omówimy standardy, jakie należy wziąć pod uwagę przy stosowaniu czynników palnych. Powiemy o limitach napełnień czynnikiem chłodniczym układów. Następnie omówimy strategię w projektowaniu układu, w których zastosowane są czynniki palne. Takie krótkie odniesienie do zatwierdzenia komponentów ATEX oraz wpływ, jakie ma zastosowanie czynników palnych i umiarkowalnych palnych na producentów i instalatorów instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. Przejdziemy do głównych czynników chłodniczych, które obecnie są stosowane i omówimy ich klasyfikację. Widzicie Państwo obraz, dość szeroki zakres czynników chłodniczych, jakie w tej chwili są dostępne na rynku. To jest obraz, który w sposób ciągły ulega zmianie, ponieważ pojawiają się nowe czynniki chłodnicze. Aby obraz był dość klarowny, dostatecznie klarowny, te czynniki umieszczone są w poszczególnych kolumnach. I tak na samej górze mamy czynniki o największym współczynniku GWP, czyli czynniki, które najbardziej oddziaływują na klimat. Natomiast poniżej mamy czynniki, które mają najniższy wpływ na ocieplenie klimatu, najniższy współczynnik GWP. I dla przykładu widzicie Państwo po prawej stronie czynnik R410A, dość wysoko tutaj w hierarchii, jeżeli chodzi o współczynnik GWP. Poniżej znajdują się alternatywne czynniki chłodnicze, czyli ewentualne zamienniki. Weźmy inny przykład. W kolumnie obok widzicie Państwo czynnik R404A, poniżej alternatywny czynnik R452A. Jeżeli będziemy schodzić niżej co do współczynnika GWP alternatywnych czynników chłodniczych, przejdziemy do R449A, 448A, następnie R454A, aż dojdziemy do czynnika R290, czyli propanu. Na wykresie widoczna jest również czerwona linia. Jest to linia palności. Widać ewidentnie, że jeżeli schodzimy niżej tutaj ze współczynnikiem GWP, im niższy jest ten współczynnik, tym czynniki, które są stosowane, są czynnikami palnymi. Po lewej stronie widzicie Państwo czerwone strzałki, które pokazują nam średni współczynnik GWP w kolejnych latach, jaki ma być na rynku. To są założenia właśnie regulacji F-gazowej. Widzimy, że w przeciągu kolejnych lat ten współczynnik GWP będzie malał, czyli praktycznie tutaj z biegiem lat będziemy jakby skazani na czynniki palne i stąd warto już nimi się zainteresować.
Patrząc na czynniki palne, jest odpowiedni standard ASHRAE 34-2010, który klasyfikuje właśnie czynniki chłodnicze. Po lewej stronie widzimy zestawienie tabelaryczne. Na samej górze widzimy czynniki, które mają wysoką palność. Takie czynniki oznaczamy cyfrą 3. Na dole tego zestawienia widzimy czynniki, gdzie nie ma propagacji płomienia, czyli czynniki A1, czyli czynniki niepalne. Standard ASHRAE również rozróżnia czynniki o niskiej toksyczności i o wysokiej toksyczności. Jeżeli czynnik jest wysoce toksyczny, wtedy ma literkę B. To, na co chciałbym zwrócić Państwa uwagę, to w środku tabeli pojawiają się nowe klasy czynników. Są to czynniki grupy A2, czyli czynniki średniopalne, czynniki A2L, czynniki umiarkowanie palne. Możemy sobie zadać pytanie, po co mamy rozróżniać stopień palności czynników chłodniczych? Mianowicie po to, aby móc określić ryzyko, jakie niesie zastosowanie właśnie tych palnych czynników chłodniczych. Po prawej stronie widzicie Państwo również taki graf pokazujący, jakie parametry mają wpływ na podział czynników palnych na grupy czynników A2L umiarkowanie palnych, klasy drugiej średniopalnych, czy klasy trzeciej bardzo palnych, tak, czy palnych. Na osi Y po lewej stronie widzimy poziom, ilość substancji, jaka musi się znaleźć w danej atmosferze, aby nastąpiło zagrożenie wybuchem. Im niższa ilość danej substancji może zagrozić nam wybuchem, wtedy ta klasa bezpieczeństwa jest wyższa, czyli tym dany czynnik jest bardziej palny. Na osi Y widzimy prędkość spalania, czyli są sposoby, które określają nam, jak szybko spalana jest dana substancja. I tutaj im szybciej następuje to, ta szybkość palenia jest wyższa, tym wyższe ryzyko tutaj wybuchu i tym bardziej niebezpieczny jest czynnik. Oś Y po prawej stronie mówi nam o cieple spalania, czyli jaka energia jest powstaje, kiedy dana przy paleniu danej substancji. Standard ASHRAE wprowadził właśnie takie granice, które dla czynników umiarkowanie palnych, dla czynników klasy A2L, że dolna granica palności, czyli ilość tej substancji w danym pomieszczeniu musi być wyższa od 100 gram, aby mogło nastąpić jakby ryzyko zapłonu, wtedy dany czynnik należy do
klasy A2L. Kolejny czynnik, który tutaj zawęża tą klasę, to jest prędkość spalania, czyli jeżeli prędkość spalania jest mniejsza lub równa 10 cm na sekundę, wtedy czynnik należy do grupy A2L. I trzeci czynnik to jest ciepło spalania. Jeżeli jest mniejsze od 19 kJ na kilogram, wtedy dany czynnik należy do grupy A2L. Na tym slajdzie umieściliśmy wybrane czynniki o niskim współczynniku GWP oraz ich kluczowe parametry. Widzicie Państwo, większość czynników, które tutaj występują, to są czynniki należące do klasy A2L. Również mamy czynnik z klasy A3, konkretnie propan. Następnie mamy poszczególne parametry dotyczące tych czynników, to jest temperatura samozapłonu, prędkość spalania, dolna granica palności, ciepło spalania i minimalna energia zapłonu. Jeżeli popatrzymy na parametry związane z temperaturą samozapłonu, no to widzimy, że ta temperatura samozapłonu dla czynników typu HFO jest nawet niższa od temperatury zapłonu propanu. Tutaj nie widzimy żadnych jakby korelacji między czynnikami klasy A2L a klasą A3. Jeżeli popatrzymy na inne parametry, na przykład prędkość spalania, która dla czynnika R32 wynosi 6,7 cm na sekundę, a dla propanu 46 cm na sekundę, to tu już widać różnicę między tymi czynnikami. Również jeżeli chodzi o dolną granicę palności, te parametry są dużo wyższe dla grupy czynników A2L. To samo ciepło spalania jest niższe, jak również minimalna energia zapłonu jest też dużo wyższa od propanu. Jakie standardy należy wziąć pod uwagę? W tej chwili omówiliśmy tutaj te właściwości palnych czynników chłodniczych, podział, a w tej i teraz chcielibyśmy to przekuć na konkretną aplikację. Stąd też potrzebne są odpowiednie standardy, odpowiednie normy, które dadzą nam wytyczne, jak dane układy powinniśmy budować i jak dane układy powinniśmy obsługiwać. Które standardy należy wziąć pod uwagę, jeżeli chodzi o czynniki palne z grupy A2L i A3? Takim, w zależności oczywiście od zastosowania i sposobu użytkowania danej aplikacji, danego urządzenia czy danego układu, możemy wybrać różne standardy. Takim podstawowym standardem jest norma N378 w wersji 2016. Jest to norma, która nie tak dawno została zaktualizowana, która obejmuje układy chłodnicze, pompy ciepła, wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Jest to główny standard dla chłodnictwa w Europie. Odnosi się do czynników chłodniczych klasy A2L, A2, jak również A3.
Jest to, tak jak już wspomniałem, dość obszerny materiał, który może być traktowany jako takie wytyczne dotyczące czynników, wytyczne dotyczące układów z czynnikami palnymi i umiarkowanie palnymi. Kolejny standard to jest ISO 5149. Wersja 2014. To jest standard, który jest bardzo podobny do normy N378, tylko jest to standard już międzynarodowy. Jeżeli porównalibyśmy niektóre wyrażenia i dane pokazujące w obu standardach, te standardy są bardzo do siebie zbliżone. Kolejny standard to dyrektywa ciśnieniowa PET 2014/68 EU. Jest to też bardzo ważny standard w przypadku czynników palnych, do którego należy się odnieść. Inne standardy, jakie występują i jakie należy wziąć pod uwagę, to standard NIEC 60335 dotyczących urządzeń chłodniczych household, czyli nazwijmy domowych urządzeń chłodniczych. Tutaj jest to standard, który stosowany jest przez producentów urządzeń chłodniczych, którzy te urządzenia po prostu produkują na warsztacie. Norma NIEC 60079 jest stosowana bardziej w przypadku budowy układów stacjonarnych, kiedy dane urządzenie w miejscu instalacji budujemy z poszczególnych komponentów. Również ten standard określa wymagania dotyczące wyposażenia takiego układu, jak również zastosowania odpowiednich komponentów w przypadku stosowania ich w atmosferze wybuchowej. Również dyrektywa ATEX określa nam takie obszary i strefy i wymagania dotyczące urządzeń. Jest to materiał bardziej obszerny od tego standardu i dotyczy urządzeń czy układów stosowanych w obszarach zagrożonych wybuchem. Kolejne zagadnienie, które bardzo często pojawia się, jeżeli mowa jest o czynnikach palnych czy czynnikach toksycznych, to jest maksymalne dopuszczalne napełnienie czynnikiem chłodniczym. O maksymalnym dopuszczalnym napełnieniu czynnikiem chłodniczym mówią nam dwie normy, dwa standardy. Jedną z nich jest właśnie norma N378 w wersji 2016, która określa możliwe napełnienie na podstawie toksyczności danego czynnika chłodniczego, jaka jest klasa palności, czy to jest czynnik 2L, 2 czy 3, poziomu dostępu, czyli czy ten poziom jest ogólny, czy nadzorowany, czy autoryzowany, lokalizacja, miejsce i sposób
zlokalizowania układu, to znaczy, czy dany układ jest na przykład na zewnątrz, czy w maszynowni, która część układu jest w przestrzeni chłodzonej i tak dalej. Również, czy układ jest stacjonarny, czy jest to jakaś mała aplikacja mobilna. Kolejnym standardem, który odnosi się do napełnienia czynnikiem, jest standard, o którym już mówiliśmy, N60335-2-40-2016, dotyczący urządzeń household. I tutaj również to napełnienie jest określane na podstawie dolnej granicy palności danego czynnika chłodniczego, lokalizacji danego układu, również czy urządzenie jest wentylowane, czy jest możliwość modyfikowania urządzenia czy danej aplikacji. Widzicie Państwo przykładowy wykres dla propanu, pokazujący właśnie te zależności związane z poziomem napełnienia czynnikiem chłodniczym. Widzicie Państwo tutaj wielkość pomieszczenia, jak również ilość czynnika chłodniczego w danej przestrzeni, czyli stężenie danego gazu, tutaj konkretnie propanu. Ten czerwony obszar zakreślony oznacza, że tutaj występuje ryzyko wybuchu, czyli no, tutaj przy takim stężeniu czynnika chłodniczego, stężeniu propanu w danym pomieszczeniu może nastąpić wybuch. Ta linia, granice tego obszaru to czerwona i pomarańczowa linia. Czerwona linia oznacza dolną granicę palności, czyli po przekroczeniu właśnie tego stężenia w danej przestrzeni może nastąpić wybuch. Jeżeli w danym pomieszczeniu wtłoczylibyśmy dodatkową ilość propanu, wtedy na przykład to stężenie wynosiłoby, przekroczyłoby linię pomarańczową i wtedy jakby nie ma zagrożenia wybuchem, ponieważ w danym pomieszczeniu jest zbyt mało tlenu w powietrzu, tak aby mogło wystąpić ryzyko zapłonu. Co jeszcze? Ten graf, ten wykres pokazuje nam również ograniczenia, limity napełnienia dla poszczególnego obszaru. Dla normy N378, to jest ta niebieska linia i zielona linia to jest ten standard IEC 60335240. Tutaj widzimy, jakie są różnice, jeżeli chodzi o maksymalne napełnienie dla poszczególnych standardów, jak również widać, jaki jest margines bezpieczeństwa między dolną granicą palności a wymaganiem maksymalnego napełnienia dla poszczególnej normy. Czyli przestrzegając odpowiednich standardów, przepisów, jakby zapewniamy to, że tutaj nie powstanie ryzyko wybuchu przy zastosowaniu konkretnej aplikacji, konkretnego układu.
Jesteśmy dalej w temacie maksymalnego napełnienia czynnikiem chłodniczym układu i widzicie Państwo taki przykład aplikacji, który będziemy rozważać na podstawie normy N378 w wersji 2016. Czyli mamy pompę ciepła, powietrze, woda w hotelu. Cały układ chłodniczy znajduje się na zewnątrz. Dostęp do tego układu jest ogólny, czyli A. Lokalizacja klasa trzecia, czyli cały układ jest na zewnątrz. Jeszcze wspomnę, że właśnie w normach N378 znajdują się wytyczne zestawienia tabelaryczne właśnie i odpowiednie wzory do tego, aby właśnie to maksymalne napełnienie czynnika chłodniczego sobie wyliczać. Na tej podstawie widzimy, że przy zastosowaniu R32 występuje brak ograniczeń w napełnieniu czynnikiem. Czyli tutaj nie ma żadnego ograniczenia. W przypadku węglowodorów, w przypadku propanu, ograniczenie występuje, to jest nie więcej niż 5 kg w danej aplikacji, w danym układzie. Idąc dalej, kolejny przykład, również na podstawie normy N378, tym razem widzimy, jest to układ chłodniczy, do którego jest dostęp ogólny. Sprężarka znajduje się w maszynowni lub na zewnątrz pomieszczenia, czyli jest to klasa druga, jeżeli chodzi o lokalizację. Nie jest to układ klimatyzacji, ponieważ ta norma też precyzuje, czy jest to układ do klimatyzacji, czy nie do klimatyzacji, jeżeli chodzi tutaj w tym przypadku układ chłodniczy. I parownik znajduje się w pomieszczeniu 60 metrów kwadratowych nad ziemią. Też ważne jest i tutaj, gdzie dany układ jest. Jeżeli to jest pod powierzchnią ziemi, no wtedy to napełnienie drastycznie maleje, maksymalne napełnienie czynnika chłodniczego. Tutaj obliczając dla czynnika R32, korzystając ze wzoru 20% razy dolna granica palności razy objętość pomieszczenia. Dolna granica palności tutaj mamy dla R32, czyli maksymalne napełnienie dla pomieszczenia wychodzi nam 3,7 kg dla R32. Norma też patrzy na daną aplikację z różnych stron, czyli czasami musimy sprawdzić kolejny warunek, więcej niż jeden, czy jest spełniony, czyli że tego napełnienia może być nie więcej niż M2 razy 1,5 razy dolna granica palności. Czyli te wartości M2, dolna granica też są podane w normie i w tym przypadku maksymalne napełnienie mamy 12 kg. Jeżeli rozważamy dwa przypadki, musimy określić i wyliczyć maksymalne dwoma sposobami maksymalne napełnienie czynnikiem chłodniczym, zawsze bierzemy tą wartość niższą, która wychodzi z obliczeń, która określi nam maksymalne napełnienie czynnikiem chłodniczym danego układu. W przypadku R290 postępujemy podobnie. Z wzoru napełnienie
wychodzi nam 1 kg. W przypadku jeszcze sprawdzenia tego czynnika nie może być więcej niż 1,5 kg, czyli bierzemy mniejszą wartość 1 kg. To jest maksymalne napełnienie dla czynnika R290 przy tym układzie, przy tej aplikacji. Kolejny przykład, praktycznie zestawienie takich przykładowych, możliwych, dopuszczalnych napełnień dla różnych czynników, dla różnych klas czynników, jak również różnych aplikacji, czyli widzimy małą, dużą komorę, klimatyzacja split, witryna chłodnicza, osuszacze, chillery i tak dalej. Mamy różną wielkość pomieszczenia i odpowiednie dla takiej aplikacji napełnienia, czy to propanem, czy czynnikiem R454C, który należy do grupy umiarkowanie palnych, czy R32. To, na co chciałbym tutaj zwrócić Państwa uwagę, że w tych aplikacjach to maksymalne napełnienie jest dużo większe od napełnienia 150 gram, o którym powszechnie jest mowa. Czyli występują standardy, które określają, że tak naprawdę to napełnienie może być większe. I no to 150 gram nie jest limitem, ale to jeszcze na ten temat będziemy mówić. Mając wiedzę dotyczącą standardów, ważne jest, aby no podjąć odpowiednia strategia w projektowaniu układu. Zgodnie z trendami, które w tej chwili występują i również zgodnie z normami, napełnienie czynnikiem układu będzie ograniczane, co może spowodować, że nie będzie możliwe osiągnięcie wymaganej wydajności chłodniczej. Stąd też no ważne jest, żeby tutaj w przypadku projektowania układu no odpowiednio to przemyśleć, zaplanować i wykorzystać odpowiednie urządzenia, komponenty tak, aby przy jak najmniejszym napełnieniu osiągnąć jak największą wydajność chłodniczą. W tej chwili, jeżeli chodzi o komponenty, dostępne są nowoczesne rozwiązania, jeżeli chodzi o wymienniki, czy wymienniki mikrokanałowe, czy wymienniki płytowe, które mają specjalne ukształtowanie płyt, tak, że ich objętość wewnętrzna tych urządzeń jest bardzo mała. Dzięki temu redukujemy napełnienie układu, jakie jest nam potrzebne w danym układzie. Kolejna sprawa, na którą musimy zwrócić uwagę przy projektowaniu, to są zawory i rurociągi. Tutaj w przypadku średnic powyżej DEN25 zawory i rurociągi odnoszą się do regulacji konkretnej dyrektywy ciśnieniowej, co też wiąże się ze spełnieniem dodatkowych wymogów dla układu, który ma komponenty o przyłączach większych od DEN25. Kolejna sprawa to
układ chłodniczy tak zaprojektowany, żeby był jak najbardziej kompaktowy, aby unikać długich rurociągów, wtedy możemy osiągnąć niższe napełnienie czynnikiem chłodniczym. Tak jak już Państwu zwróciłem na to uwagę, również lokalizacja układu chłodniczego danego może spowodować, że będziemy mieli jakby większą ilość czynnika, którą będziemy mogli zastosować w danym układzie chłodniczym. Kolejna sprawa to jest co z palnością, czyli co z ryzykiem zapłonu w przypadku właśnie układów, które wypełnione są czynnikami palnymi. Zapłon może być spowodowany przez raz wysoką temperaturę, jak również przez iskry i łuki elektryczne. W jaki sposób określono granice, jak spełnić wymogi bezpieczeństwa? W zależności od klasy czynnika chłodniczego, palnego czynnika chłodniczego, dany układ jest objęty innymi regulacjami. Czyli inne regulacje są w przypadku czynników umiarkowanie palnych czy palnych. Również trzeba rozważyć zastosowanie komponentów, które mają odpowiednie zatwierdzenia. Również bardzo ważne jest odpowiednie zaprojektowanie danego układu, jego lokalizacji, rozmieszczenie komponentów, tak aby po prostu układ był bezpieczny i aby nie trzeba było stosować jakichś specjalnych obostrzeń, wymagań. Jakie komponenty mogą być potencjalnym źródłem zapłonu? Wszystkiego rodzaju przełączniki, do których należą przekaźniki, styczniki, również termostaty i prestostaty, które mają styki przełączające, są jakby potencjalnym źródłem zapłonu dla instalacji wyposażonej w czynnik palny lub umiarkowanie palne. Czyli tutaj taką dobrą praktyką jest, aby po prostu te komponenty umieszczać jak najdalej układu, tak aby w przypadku wycieku nie były one źródłem ewentualnego zapłonu. Inne urządzenia, takie jak silniki wentylatorów, pompy, termiki zabezpieczające, grzałki odtajania, te urządzenia są ewentualnym źródłem zapłonu ze względu na temperaturę. Jeżeli temperatura wzrośnie powyżej takiego wartości granicznej, wtedy może nastąpić zapłon. Jaka to jest ta temperatura graniczna? Czyli normy wskazują, że temperatura powierzchni takich komponentów nie powinna przekroczyć temperatury o 100 stopni niższej od temperatury zapłonu czynnika chłodniczego. Jak Państwo pewnie pamiętacie, temperatura zapłonu dla propanu była 470 stopni Celsjusza, więc tutaj te komponenty nie mogą przekroczyć, powierzchnia tych komponentów nie może przekroczyć temperatury 370 stopni Celsjusza. Jeżeli mowa o czynnikach palnych, to również mowa o dyrektywie
dyrektywie ATEX. To jest dyrektywa 2014/34/EU. Jest to dyrektywa, która definiuje różne strefy ryzyka. I tutaj widzicie Państwo, strefa zero to jest strefa, która cały czas jest, występuje tam cały czas atmosfera wybuchowa. Strefa 1 występuje czasami atmosfera wybuchowa i strefa 2 rzadko i tylko w krótkim czasie występuje atmosfera wybuchowa. To stwierdzenie rzadko i w krótkim czasie no wiąże się z tym, że możemy to różnie interpretować. Jaki to jest, jaka częstotliwość oznacza rzadko? Generalnie układ chłodniczy nie występuje w strefie drugiej definiowanej przez ATEX. Może być tylko w przypadku wycieku. Wtedy istnieje taki potencjał, że no, dany układ znajdzie się w strefie drugiej zagrożonej wybuchem. Ale kolejna kwestia, jak często występują wycieki w tego typu instalacjach. Druga sprawa, jak duży jest to wyciek, że po prostu wymagane jest zabezpieczenie ATEX dla strefy drugiej, dla konkretnego komponentu. Tutaj można dość dyskutować w tej kwestii i kolejna sprawa to jest związana z zapłonem. To jest opisana w kolejnej normie, to jest norma IEC 60079-2-1, która definiuje konkretne urządzenia i grupuje je do zastosowań w jakichś specyficznych w strefach zagrożonych wybuchem. I tutaj widzicie Państwo, że ta norma definiuje szereg grup dla urządzeń, które muszą spełniać daną grupę, jeżeli chcą być na przykład zastosowane w kopalni. Również jest grupa, w której mowa jest o gazie, o propanie. Natomiast w tej normie nie są wymienione czynniki umiarkowanie palne. W tej normie brak jest rozróżnienia między klasami palności. Czyli no, po prostu tutaj w tej normie dla określenia takich zabezpieczeń co do urządzeń w danej strefie takie gazy jak o klasie A2L nie występują. Patrząc na klasę czynników A2L, co wiemy z norm, ze standardów, jeżeli chodzi o te czynniki chłodnicze? Czyli czynnik A2L wymagają dużej energii, aby nastąpił zapłon. To było to widoczne na niektórych przykładach. Dopuszcza się stosowanie czynnika chłodniczego A2L przy względnie wysokich wartościach napełnienia czynnikiem. Na pewno to napełnienie czynnikiem dla czynników umiarkowanie dla klasy A2L jest dużo wyższe od klasy A3. Czynniki chłodnicze A2L nie są wymienione
jakoby wymagały specjalnego wyposażenia urządzeń, komponentów. Przy zastosowaniu w atmosferze wybuchowej. Jest szereg też wytycznych dotyczących właśnie czynników z grupy A2L w normie N378, standardzie IEC 60335 i EN6 0079, które mówią o łatwopalnych czynnikach chłodniczych pod względem dodatkowych wymagań dla układu. Także to są dla tych czynników A2L jakby podstawowe wytyczne, główne normy, które obejmują właśnie te czynniki. W przypadku czynników klasy A3, tak jak Państwo widzieli na przykładzie, aplikacje z gazem z klasy A3 nie są ograniczone. Nie są ograniczone tą ilością gazu 150 gram. Te definicje napełnienia można znaleźć w odpowiednich normach. Normy, szczególnie te aktualizacje, jasno określają, w jaki sposób stosować czynniki chłodnicze z grupy A3. Normy określają możliwości ochrony urządzenia w przypadku wycieku. Również taka wiadomość dla Państwa, często się właśnie mówi o tym ograniczeniu napełnienia 150 gram dla urządzeń spełniające standardy IEC 60335-2-89. W tej chwili przeprowadzono takie wstępne głosowanie, gdzie większość osób biorących udział przegłosowało zwiększenie napełnienia w tego typu układach komercyjnych do 500 gram. Spodziewane jest, że w 2019 roku ta maksymalne napełnienie, tylko właśnie ważne jest dla urządzeń spełniających właśnie ten standard, będzie znaczne zwiększenie napełnienia czynnikiem dla tych układów. Także tutaj, jeżeli chodzi o palne czynniki chłodnicze, też będzie się dużo, dużo działo i na pewno możemy się spodziewać wielu, wielu zmian, jakie nastąpią. Kiedy potrzebujemy certyfikatu ATEX na komponenty przy stosowaniu czynników A2L i A3. Zawory mechaniczne nie potrzebują ATEX-u. No oczywiście jest też to obostrzenie, jeżeli temperatura powierzchni pozostanie 100 Kelwinów poniżej temperatury granicznej zapłonu, czyli, ale to generalnie taka sytuacja nie ma miejsca. Zawory elektryczne również nie wymagają ATEX-u, jeżeli spełniony jest ten warunek odnośnie temperatury powierzchni, ale również ta część elektryczna nie wytwarza iskier ani łuku podczas normalnej i nietypowy, w normalnych i nietypowych warunkach pracy.
Sprężarki można traktować podobnie jak zawory elektryczne, czyli jeżeli ta część elektryczna nie wytwarza iskier łuku w normalnych i nietypowych warunkach, wtedy nie jest wymagany ATEX. Jeżeli chodzi o przełączniki, różne warianty, czyli przekaźniki, styczniki, również przekaźniki, w które wyposażone są sterowniki elektroniczne, mogą być postrzegane jako krytyczne, czyli ewentualne zagrożenie. W tym przypadku dobrze jest, tak jak już wspominałem, rozważyć odpowiednie miejsce do montażu tego typu urządzeń, aby nie były one w miejscu układu, tam gdzie może nastąpić wyciek. Również warto wiedzieć, że nie ma wymagań ATEX-ów wobec tych urządzeń, jeżeli na przykład w maszynowni jest zastosowany detektor gazu. Jakie potencjalne dodatkowe wymagania odnośnie projektowania systemu? To jest taki układ na czynniki palne wymaga większej uwagi. Również musimy odpowiednio zaplanować rozmieszczenie komponentów, przełączników. Ważna jest cyrkulacja powietrza, aby uniknąć zbierania się mieszaniny wybuchowej w obudowie. Dla takich komponentów jak cewki, zaworów elektromagnetycznych, w przypadku ochrony przed przegrzaniem takich elementów dobrze jest zastosować indywidualny bezpiecznik, który ulegnie przepaleniu w przypadku jakiejś awarii. Również zwrócenie uwagi na jakość połączeń lutowanych, tak aby uniknąć ewentualnych wycieków. Tutaj ważne jest również, jak standardy co do użytkowania i miejsca instalacji danego układu. I o tym musimy też myśleć przed rozpoczęciem szczegółowego projektowania czy planowania zastosowania układu z czynnikiem palnym. Potrzebna jest bardziej specjalistyczna wiedza dotycząca norm, które należy przestrzegać. Również, tak jak już wspominaliśmy, istnieją możliwości zastosowania standardowych komponentów w tych układach z czynnikami palnymi. Znakowanie układów zgodnie z normami, również edukacja i szkolenie pracowników. Uwagi dotyczące producentów. Większe napełnienie czynniki są możliwe, ale konieczna jest specyfikacja dla urządzenia, jeżeli chodzi o jego wykorzystanie, jak również miejsce czy lokalizacja instalacji. Również dla instalatora, jak również dla użytkownika wymagana jest specjalna instrukcja, która wyraźnie wskaże, jakie są cele użytkowania takiego urządzenia oraz jakie lokalizacje instalacji mogą być zastosowane. Różne typy układów wymagają różnych standardów. Głównymi normami dla producentów urządzeń chłodniczych to jest N60335 i N60335.
079. Co do uwag dotyczących instalatorów i wykonawców, istnieją różne typy układów i te układy odnoszą się do różnych norm. Jednostki typu split, które tak nazwaliśmy, ale chodzi o urządzenia, które składają się z prefabrykowanych takich elementów składanych w zakładach, które praktycznie, czy to jest jednostka zewnętrzna, wewnętrzna, łączymy rurami, wtedy jakby zobligowani jesteśmy do przestrzegania normy N60335240 i N60079-15. W przypadku stacjonarnych urządzeń, które budowane są z pojedynczych elementów, komponentów w miejscu instalacji, wtedy korzystamy z normy N378 i standardu ISO 5149 2014. Jakie są możliwości i ograniczenia w stosowaniu palnych czynników chłodniczych? Możliwości są takie, że no nie jesteśmy ograniczani tym napełnieniem 150 gram, dzięki czemu możemy, stosując węglowodory, uzyskiwać większe wydajności chłodnicze. Najnowsze standardy stały się bardziej precyzyjne i stały się jakby takimi wytycznymi co do stosowania układów na czynniki palne. Coraz więcej jest dostępnych komponentów o małej objętości wewnętrznej, które możemy wykorzystać do tego, żeby jakby stworzyć bezpieczny, optymalny układ chłodniczy na bazie czynników palnych. Różne konstrukcje układów pomagają osiągnąć wyższe wydajności chłodnicze. Jeżeli chodzi o ograniczenia, ograniczeniem jest to, że w różnych regionach i dla różnych aplikacji musimy stosować różne normy i nie jest to wszystko tak klarowne, szczególnie dla czynników umiarkowanie palnych. Napełnienie czynnikiem chłodniczym układu jest ograniczone w zależności od różnych parametrów. Również zajmowanie się czynnikami palnymi z grupy A2L i A3 wymaga znajomości odpowiednich norm i standardów. I tutaj na pewno ta wiedza musi być, jeżeli produkujemy urządzenia na palne czynniki wodne, dość duża, tak aby móc po prostu te urządzenia prawidłowo wykonać. Aby osiągnąć wysokie wydajności chłodnicze, potrzebne są specjalne rozwiązania, specjalne komponenty. Jest to rodzaj ograniczenia. I już kończąc i podsumowując, to, co chciałbym, żebyście Państwo zapamiętali z dzisiejszego webinarium, to jest znajomość odpowiednich norm dotyczących czynników chłodniczych A2L i A3. Niektóre normy nie odzwierciedlają dokładnie klasyfikacji bezpieczeństwa ASHRAE, czyli w niektórych normach nie jest wyszczególniony czynnik umiarkowanie palny. Projektowanie układu może pomóc w uniknięciu specjalnych zatwierdzeń na komponenty, czyli wymagań jakichś ateksowych. Tutaj to trzeba zwrócić uwagę tutaj w przypadku projektowania urządzeń. Odpowiednia strategia
stosowania odpowiednich urządzeń, komponentów umożliwia budowanie większych aplikacji komercyjnych opartych na czynniku palnym. Jeszcze, bo tutaj bardzo dużo mówiliśmy o tych standardach, normach, wytycznych. Tu chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że Danfoss ma dość szerokie portfolio, jeżeli chodzi o urządzenia, i staramy się, aby z każdej grupy urządzeń dostępne były elementy, które współpracują z czynnikami o niskim współczynniku GWP. To jest ciągły proces. Cały czas kolejne urządzenia przechodzą odpowiednie klasyfikacje. Zakres produktów jest bardzo, bardzo szeroki. Również chciałbym zwrócić Państwa uwagę na stronę internetową refrigerantsdanfoss.com, gdzie można znaleźć szereg materiałów właśnie związanych z czynnikami o niskim współczynniku GWP. Również opracowania, broszury, filmy, jak również chciałbym zachęcić Państwa do korzystania z aplikacji na telefon czy do korzystania z programu Cool Selector, który można wykorzystać do projektowania układów, sprawdzania instalacji, przeprowadzania retrofitów. Również taka aplikacja jak suwak chłodniczy i szereg innych aplikacji, które dostępne są na stronach internetowych www.danfoss.pl. Już kończąc, chciałbym też zachęcić Państwa do zapisania się do subskrypcji newslettera Danfoss. W przypadku różnych aktualizacji czy wprowadzania na rynek nowych urządzeń, rozwiązań, staramy się na bieżąco, regularnie wysyłać informacje dotyczące właśnie urządzeń i aplikacji Danfoss. Możemy tam w tych wiadomościach możemy znaleźć informacje o nowych wdrożeniach, przeróżne filmy instruktażowe, jak również dostęp do informacji o aplikacjach na telefon. Także zachęcamy serdecznie do subskrypcji newslettera. Również przez to, że braliście Państwo udział w dzisiejszym webinarium, dostaniecie Państwo link na maila do rejestracji na stronie www. Również link do nagrania, jak również ankiety, w której będziecie mogli Państwo podzielić się swoją opinią na temat dzisiejszego webinarium. Będziemy wdzięczni za Państwa opinię w tej sprawie. Z mojej strony to wszystko. Chciałem zapytać, czy jakieś pytania pojawiły się podczas tego webinarium. Witam Państwa, witaj Mariusz. Pojawiły się pytania.
Były pytania, które częściowo odpowiedziałeś w ostatnim slajdzie. Otóż jest zainteresowanie tą prezentacją, którą właśnie pokazałeś. Także można by jeszcze umieścić to oprócz filmu samą prezentację w formacie PDF dla zainteresowanych. Również było pytanie ze strony Jacka Boguckiego odnośnie projektowania maszynownia, a tu chodziło o wentylację maszynowni. I z tego, co ja pamiętam, to jest to również w normie N378 zdefiniowane. No, my się tym nie zajmujemy na co dzień, więc nie mamy takiego doświadczenia. Natomiast z tego, co pamiętam, to tam można to znaleźć. I tam jeszcze koledzy znaleźli jakieś drobne wpadki w prezentacji, ale to raczej literówki, więc to mniej istotne sprawy, które będzie należało poprawić. I to tyle. Również w przypadku, jeżeli pojawiłyby się jakieś pytania, to zapraszamy po prostu do kontaktu, czy ze mną, czy tutaj z przedstawicielami regionalnymi. Będziemy na pewno służyć w miarę możliwości pomocą, jeżeli chodzi o czynniki palne. Jeżeli nie ma więcej pytań, to ja chciałem Państwu serdecznie podziękować za uczestnictwo. Zapraszam na kolejne webinarium w tym tygodniu, które odbędzie się bodajże pojutrze. Również zachęcam do zajrzenia na naszą stronę internetową, gdzie również znajdziemy szereg materiałów i szkoleń, które odbywają się w innych krajach. Także jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję, życzę miłego dnia i do usłyszenia, zobaczenia. Do widzenia.